Ho, 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 siemaneczko, z tej strony Fabcio, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, zrobiłem połowę tej stajni. Na razie to wygląda tak, że tutaj będzie w każdej stajni po jednym koniku. Tu jeszcze jednego nie będzie konika. Po drugiej stronie mam zamiar zrobić dokładnie to samo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekajcie, bo tutaj pogmatwałem wszystko. W ogóle znowu noc się robi, mam nadzieję, że żaden potworek mi tutaj nie przyjdzie. Czekajcie, teraz tak, na pewno musimy machnąć sufit do końca. Panc, 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 panc. O, właśnie o tym mówiłem. Tu zróbmy całość. O, nie, 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 tego tutaj nie może być. I jedziemy dalej z koksem. Myślałem, że ten projekt będzie dużo gorszy, a jednak okazał się całkiem... Znaczy projekt, tego w ogóle projektem nie można nazwać. No ale... Myślałem, że będzie to coś gorszego, jednak mniej więcej coś tu wyszło. Tam w tle, jak widzicie, co jest takiego szklone, tam Goofig ma swoją... swoją stajnię też. Też sobie zrobił i potem pójdziemy ją zobaczyć. Na razie chciałbym dokończyć moją. Mniej więcej. To będzie taka typowa stajenka. Będz z takimi oto łoknami. Będz. Teraz pojedziemy tu. Oj, im brakło deseczek. Będz. I jedziemy tak samo tutaj. O, zepsułem. Bo tutaj miało być. Teraz w dół, w górę, w dół i tak dalej, i tak dalej. Dobrze to było. Nie, i znowu źle dałem. Jak ja jestem zły. Czekajcie, w ogóle mam pochłodnie. To sobie dwie odpalę. Myślę, że to nie będzie wcale taki głupi pomysł, bo mało tu widzę. Tu na razie dajmy i tu na razie dajmy. O, i od razu lepiej człowiekowi się na duszyczce robi. Weźmy też to. Pach. Teraz tu. 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 Nie wiem, zróbmy 14. Chciałem zrobić faktem 15, ale mi się za źle klikło, no i dobra, i nawet to tutaj nie będę robił, bo tutaj mają koniki swoje te. Faktem tu też niby będą miały koniki, ale jak już tak zrobiłem, to niech już tak będzie. To na razie jednak rozwalmy. Pach, pach. Pach. Jak ja to w ogóle robiłem? Dobrze robiłem, tak robiłem. O, tak jest. Ale musimy zrobić dwa piętra, a ja zapomniałem. Raz. Nie tutaj ty, głupcze. Muszę w ogóle siana znowu jakoś nazbierać, bo już nie mam. Tam w ogóle mi zostało tylko siano, które rośnie. Więc właściwie klapa. Klapa, klapa. Nie wiem w ogóle teraz, co zrobić. Ja wiem, ile ten stack zbierałem praktycznie i... W ogóle tą farmę będę też musiał zaraz powiększyć. Tak, tak, tak. O Jezu, i znowu to samo. Dobra, zrobimy tak, tak, tak. Wkurzają mnie te zombiaki, bo one gdzieś tutaj śmigają na dole. Chodźmy je pociachać, o ile gdzieś tutaj się szwędają. Posuń się, koniu, bo znając ciebie, ty mi wyjdziesz. A tego bym nie chciał. Nie. Dobra. Dobra. Idę po was, gnojki. A, bo i nie, mam was gdzieś. Pam, 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 pam. Chodźmy lepiej spać, szybciej to...
Pędz, pędz i śpimy. I co my tu będziemy teraz jeszcze robić? Zaraz wam powiem. Co ciekawego? Nie wiem właściwie co ciekawego. Wstaćmy to tu. To weźmy. To weźmy, o. Dach będzie biały. Co by było jaśniej po prostu. Znowu patrzcie ile jajek, w ogóle... Nie, patrzcie ile mam kur, nie? Teraz nie wiem, czy też im tego wszystkiego wszerznie, znaczy wzdłuż nie poszerzyć i tym świniom i tak dalej, krowom po prostu machnę to trochę dalej chyba tam. No bo nie wiem, co z tym faktem zrobić wszystkim. Jest tego w piździec, a zawsze może być więcej. Miała być mała farma, a ja bym dla KFC mógł pracować, no bo i robić im malutkie kurczaczki. Hech, hech, tak bardzo sadystycznie. Dobra, i na razie tutaj nie będę robił, bo nie mam miejsca. Raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa. Dobra. Dobra, może być. To rozwalmy subcio. Pędz. Pędz. Okej. Okay. Jeszcze tutaj. Dobra. Już tutaj mogę nawet jakieś koniki przyprowadzić, bo dachu jeszcze nie będę robił. Zobaczycie, jaki mam dziwny plan. Ty, mogę cię usiodłać? Mogę cię usiodłać. Dawaj, wbijamy na ciebie, wbijamy tu, o, teraz mogę tu nie wskoczyć. Nawet wskoczyłem w perfekcyjne miejsce, patrzcie. Tego się nie spodziewałem. Okej. Okej, okej. I faktem teraz mógłbym już tutaj kawałek dachu zrobić. Czy zrobić go na takim poziomie? Myślę, że tak, ale będę miał za mało białego drewna pewnie. Wiecie, że ja lubię robić kwadracioki, więc to będzie kolejny kwadratowy budynek. Mnie to tam odpowiada. Ewentualnie kiedyś się pomęczę ze zrobieniem fajniejszego dachu czy innych pierdół. Jak na razie jest spoko. Pants. Na razie porobimy takie, bo w tamte miejsca się dalej nie dostanę. Zrobimy tak, raz, dwa, trzy. Oj, już mi brakło tutaj drzewa. O, zróbmy tak. Zarąbiście. Okidoki. Tyle na razie, ile będzie, tyle zrobimy. Bo nie chcę robić kolejnego ciemnego dachu, bo potem w tych budynkach jest dosyć ciemno. Wolę mieć tak, jak mam teraz. 5 i tu jeszcze jedno. Ok, i będę musiał narąbać białego drzewa. Tu. Gdzieś mam to siodło tutaj w ogóle. Na ciebie wsiądę. Ty mnie nie chcesz, rozumiem. O, już kochaj mnie. Wiem, że mnie kochasz. A ty? O, ty mnie kochasz. To na ciebie damy ładnie siodełko. Okej. I teraz bym musiał zrobić tak, żeby tu wskoczyć, ale... O, dobra, udało się. I teraz wchodzimy dokładnie tutaj w to pierwsze. Ściągamy siodło i schodzimy. Pięknie, widzicie? I konie se mieszkają na sianku, więc nie ma źle, nie ma tragedii. Ty mnie nie kochasz. O, na osiołka damy. Donkey! Donkey, mówisz tu skoczyć? O, z tobą będzie ciężko? Nie, myślałem, że będzie ciężko. Wit.
Aha, ale tu już pewnie nie wskoczysz. Wit. No. No patrzcie, co za... A spróbujmy z tobą się przecić przez te jedne drzwi. No pewnie, że nie przejdziesz, no bo jakby inaczej. No i... No i w tym momencie zostajesz tutaj. W tym momencie cię już Dongeiku nie lubię. Ściągam z ciebie siodło. I przykro mi bardzo. Ty? Ty jak najbardziej. Na ciebie wsiadamy. Robimy bęc. Robimy... No nie tak miało być, ale dobra, przejdźmy. Wcześniej się udawało przechodzić, właśnie tak. Nie tak, kuźwa. Dobra, tu, tu. I tu. No, patrzcie, muszą być dwa drzwiczki. Dwa drzwiczki, dwoje drzwi... Nie wiem. O, oba dorsy muszą być otwarte, o. Nie, pan tu nie wychodzi, co pan robi w ogóle? Kuniu, co kuń robi? Kuniu, chodź tutaj. Wyciągamy siodło, robimy shift ładnie i zamykamy drzwi. Okej. I zostały jeszcze dwie klatki. Znaczy klatki, no. Nie wiem jak to nazwać. No, chyba klatki, nie? Nie mogę na ciebie wsiąść. Na ciebie mogę wsiąść. No i zajebiście. Tyk, tyk, tyk. No, no. O, jest, dobra. No i super, już tym nie będę musiał się męczyć ze schodzeniem. Ściągnijmy mu siodło, zejdźmy i wyjdźmy. Przez jedne drzwi one się nie wydostaną, więc nie ma źle. Pędz, 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 pędz. Teraz tak, ty, nie, ty, nie. Ty nie. Dobra. Kochasz mnie już, koniku. No, kochaj mnie. No, ty nie jesteś, ty jesteś mułym w ogóle, nie? O, już mnie chyba kocha. Nie jeszcze? No, ja wiem, że ty jesteś dobry. Nie lubi mnie. O, już mnie lubi. Najważniejsze. To jest w ogóle muł. Muł, muł, muł. No dobra, tu się... Ojeju, jeju, jeju. Dużo nie brakowało, abym miał... przesrane. Nie, nie, nie. No, super Hubert. I teraz ten koń pewnie też będzie chciał mi wyjść, ale... Dobra, dobry koń nie wyszedł. Tak robimy. Ściągamy siodło, schodzimy, zamykamy i na razie musi być tak, jak jest teraz. Możesz się posunąć? Posuń się. Zajebiście. Na razie te niech sobie tutaj zostaną. No, patrzcie, ile leżą znowu jajek, nie? Ale co tam? Więcej kur. Tak. Kolejne jajka. No i kolejne jajka. Super. I kolejne jajka. I kolejne jajka. One tak tuptają, te wszystkie kury, że one z wrażenia mają aż swój dźwięk. Od tego chodzenia. No świnki jak to świnki, nie? Nawet nie mają się najgorzej. Zróbmy kilka innych świnek. Dobra, wy też tu chodźcie. Dałem wam wszystkie marchewki jakie mogłem. Już więcej wam nie mogę chyba dać. Teraz powinno być... O, patrzcie ile maluszków. Niom, 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 niom. Dobra. Oddajmy tu marchewki. Już mam 61. No i teraz się zastanawiam, czy rzeczywiście wziąć i zrobić im tam dalej. Jejku, jejku, jejku.
Czy po prostu zrobić kolejną wyżynkę? To też nie jest właściwie głupi pomysł, żeby je po prostu wyrżnąć. Wchodzimy. Blow, 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 blow. Tak jest. Musimy im trochę miejsca narobić. Jezu, za zabijanie kurczaków tyle levelami leci. Darmowy exp. Jezu, patrzcie ile kur już zabiłem, a tutaj jeszcze jest pełno. Czekajcie, muszę jakoś się dostać do skrzynki i odłożyć, co odłożyć, na przykład piórka. Dobra, jajka, te zasrane jajka. Piórka. Na razie odłóżmy też jajka. Dobra, znowu jajka wygrały. Musi być trochę mniej tych kur, bo i tak już jest sporo. Dobra, odłóżmy jajka i zbierajmy wszystko, co się da. Mięsko się przyda. Kurczaczki. Tak dużo kurczaczków. Dobra, na razie jest spoko. Czyli co? Czyli dzwonimy do KFC. Ale patrzcie, ja znowu mam tyle jajek, że za chwilę znowu się zrobi tyle kurczaków. Patrzcie, już jest jeden, drugi, trzeci, tam chyba czwarty nawet. O, tu o dziwo nie wypadł. Tu o dziwo na tyle jajek też nie. O, znowu nie wypadło. No, za to tutaj 3. Tu znowu 3. Aj, bozi, bozi. Ja nie mam co z tymi jajkami przecież robić, fakt faktem. A ciasta mi się nie chce kulać, bo tam trzeba dużo składników mieć. I te jajka to tam jest akurat najmniejszy problem. Jeszcze teraz to już w ogóle. Tak, 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 tararak, tak, tak. Jeszcze coś. Tu, tu, tu. Tu, tu i tu. No i okej, okay, i wystrzelajmy wszystkie jakie są. I będzie święty spokój. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że na razie na trochę. Patrzcie ile już jest u góry kurczaków, nie? Już nie mówię o tym ile spadło. Tak. I jeszcze. I jeszcze. Tu. No. No i znowu jest niemała faremka. Ej, w ogóle patrzcie jaki ja głodny jestem. Dziwne. Że tak mi głód spadł. Dobra, teraz wsadźmy tu kurczaki. Tu kurczaki. Tu kurczaki. Czekajcie, wziąłem w ogóle stąd piórka? Nie wziąłem, to już teraz je mam. Pióreczka, ładnie. Muszę zobaczyć co jeszcze, czy da się coś jeszcze robić z piór, czy tylko strzały. Jak tylko strzały, to trochę do bani. No ale okej, okay, nie będę przecież marudził. Piórek też znowu trochę mam, no i nie wiem co by z tym zrobić ciekawego. Tu już nic nie ma. Aha, dobra, chodźmy spać w takim razie. Tu nic nie ma. Tu są oczywiście jajka, jak i wszędzie są te jajka i drzewa trochę. O, zrobiło się pole. Pole się zrobiło. A myślę, czy by tego budynku nie zaokrąglić w tą stronę i nie pojechać na przykład dotąd. I gdzieś tak machnąć go tutaj. Będzie taki półkwadraciok, ale zrobimy go z takim przejściem dalej tutaj, żeby szło przejść. Czyli po prostu tutaj to podniesiemy, na przykład o dwie kratki i byśmy tutaj przechodzili. Benz. Ej, w ogóle tam konik jest. Patrzy się gdzieś tam, nie wiem gdzie. Pozbierajmy te pieroństwa, bo teraz to mi jest przydatne, fakt faktem. 2, 3, 4,
5, dobra. 2, 3, 4, 5. Rozumiem, że z tych mi nie wypadło nic. Dobra, czyli muszę te starsze zbierać. Też mi nie wypadło. Tu mi wypadło chyba tylko. Tu bym zbierał w ogóle wszystkie, ale to szczegół. Tak jest. I teraz tylko tu chyba te są w miarę. Więc właściwie powiększenie tak tego budynku to wcale nie byłby głupi pomysł, bo w tamtą stronę nie warto. Chyba, żebym to zbulił tam, to co zbudowałem. Tą lawę całkiem wypierdzielił. I rzeczywiście tutaj to... to z tym szkłem rozwalił, podniósł to o poziom. Czy tam dwa. Bo z drugiej strony tak myśląc... tak znaczy no... u mnie jest ciężko z myśleniem, no ale tak patrząc, to w tamtą stronę byłoby chyba najlepiej. Chociaż w tą też nie byłby głupi pomysł, mogłoby to wyglądać całkiem fajnie. I myślę, że będziemy to robić w następnym odcinku, że po prostu poprowadziłbym to w tą stronę, na przykład dotąd. Tak, dotąd mniej więcej, na przykład dotąd. I zrobił kolejne jakieś takie farmy. Nie, by się to nam nawet chyba podobało. I tu byśmy tak podnieśli na dwie kratki. To w ogóle by się wypierdzieliło całe. Mogę nawet już to pozbierać. By się to na tyle zrobiło, żeby można było pod tym przechodzić. Czyli o dwie kratki do góry by się to prowadziło. No i całkiem spoko by było, myślę. Myślę, że byłoby spoko. Marchewki się zrobiły, to jeszcze zbierzmy marchewki na koniec odcinka. Przynajmniej te. Te. I te. Tu. Oj, 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 muszę w ogóle jeszcze posadzić przecież z powrotem te marchewki. Tu i tu, dobra. Tu, tu, tu. Tu. Tu, tu. Tu. No i super Hubert. O, tam jeszcze przy okazji mamy sianko. Nie to, to nie miało być tak. Dobra. No, i tak chyba będziemy robili w takim razie. Więc szczerze powiedziawszy, ten trawnik nawet możemy... możemy go jeszcze teraz ściąć ładnie. Bo ten trawnik i tak mi się potem przyda, szczerze powiedziawszy. Okej, dotąd, znaczy odtąd. Ja bym to wyłożył tym drewnem, które to... tutaj ładnie kładłem, czyli nawet tutaj połóżmy w tą dziurę. Spoko. Tak. 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 I w tym momencie byśmy musieli to zrobić jeszcze na raz, dwa, trzy. Patrzcie, idzie ten zombie z złotym hełmem. To są dopiero ziomki. Ziomki, poziomki. O, tu będzie teraz problem właśnie. Co, masz czapkę i myślisz, że jest fajny? No. Okej, właśnie tak byśmy to zrobili. Tylko w tym momencie te klocki stąd też by trzeba było usunąć. Okidoki. No. I to by było właśnie poprowadzone dosyć wysoko. W sensie, że... w jakim sensie? Nie wiem w jakim sensie, ale byłoby to wysoko poprowadzone. Musielibyśmy chyba zrobić tak. I potem te drzewienka przerobić ładnie. Czekajcie, zrobimy tak, 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 tak. Tutaj tą pochodnię machniemy stąd na razie. I teraz tak myślę, jakiej długości byśmy zrobili przejście. Dwukratkowe czy trzykratkowe? Chyba dwukratkowe by wystarczyło. Dwukratkowe przejście. Czekajcie, jak ja tutaj... o! I w tym momencie nawet już bym mógł... tylko, że znowu jakbym jechał na koniu, to na koniu nie przejadę. Ale nie będę tędy jeździł konno i już. Dobra, ale to się będziemy dopiero zastanawiać w następnym odcinku. Więc dzięki wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia i cześć!